Takie życie, słuchajcie. Takie życie. Wyciągamy wnioski i uczymy się na swoich błędach. Pokazać wam, co i jak. Proszę bardzo. Idziemy tutaj. Była szyba, nie ma szyby. Ty niedobry wózku. Kurde, słuchajcie. No taka wtopa. Na wózku była jeszcze pilarka. Przesunąłem. Wbiło się wszystko w szybę. Znaczy, no kurde, no dotknęło. No według mnie nie jakoś tam bardzo mocno. No ale widać na tyle mocno, że ją po prostu wbiło. Spadło to wszystko. Dobrze, że już się nie paliło jakimś tam wielkim ogniem. Dało się resztę jeszcze jakoś wybrać i no i cóż. Czekamy w takim razie na nową szybę. Całe szczęście nie obędzie się, znaczy obędzie się, przepraszam, bez tutaj jakiegoś wielkiego serwisu, bo mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć śrub, które trzeba odkręcić. Tutaj jest jeszcze, jak zobaczycie, taki sznur włożony. On jest tutaj włożony, wciśnięty, więc trzeba będzie go wybrać. Znaczy, nie jest tutaj nawet przypalony, więc może niekoniecznie. Chociaż jak już robić to, to zrobimy to na cacy. Więc czekam na paczkę. No i taka przygoda, nie? Życie. I jestem już z wami, a wraz ze mną nowa szyba. Tak jest, tutaj sobie zrobimy stolik, rozkładamy to. Do tego jeszcze jest specjalny sznur, który uszczelni to połączenie. Więc słuchajcie, dajcie mi, no nie wiem ile czasu, sam jestem ciekaw ile mi to zajmie. Trzeba wyciągnąć sznur, to sznur jest podklejony taśmą dwustronną, więc trzeba to wyczyścić, odtłuścić. Myślę, że w 15 minut się uwinę. Zobaczycie, więc tradycyjnie dla was muzyczka, a ja ruszam z pracą. No nie wiem, może 10 minut, max mi to zajęło. Jest wszystko zrobione, szyba wstawiona, można rozpalać. Ja muszę się oczywiście zastanowić, jak tutaj zabezpieczyć przed takimi sytuacjami, no bo skoro się to raz wydarzyło, może się wydarzyć kolejny. Więc wydaje mi się, że tak, z pół metra od kominka przykręcę na podłodze taką malutką listewkę, 10 mm. To już wystarczy, żeby przesuwając tutaj jakieś sprzęty, bo praktycznie wszystko mam na kołach, kółka się zatrzymają już na tym zderzaku takim i to wystarczy naprawdę, na takim krawężniku, może tak bym powiedział. Skoro jesteśmy już przy tym kominku, to jest całkiem spory sprzęt, bo tutaj mamy 22 kW i to, co mi się bardzo podoba w tym kominku, to jest to, jak szybko on działa, jak efektywnie. Że przychodząc tutaj na przykład o 7 rano, rozpalę go. Oczywiście ogień tutaj i zaczyna już być ciepło. Zamykam szyber i wtedy troszeczkę przygaszamy to doprowadzone powietrze, ale ten wkład, który jest tam, te wymienniki ciepła plus glikol, który płynie i jest rozprowadzony już później w instalacji do nagrzewnic tych nadmuchowych,
to działa super szybko. Więc jak jestem tutaj o 7, to słuchajcie, o 8 rano mamy już na przykład z 16 stopni, o 8 rano jestem w stanie już tutaj nagrzać to pierwsze pomieszczenie na 20-22 stopnie. Więc to idzie migiem, jak szybko ta temperatura wzrasta. Więc ta efektywność to jest pierwsza klasa. No i przez tyle lat nie tykałem palcem. Do dzisiaj. Dobra, dziękuję. Polecam, naprawdę, bo genialny, genialny sprzęt. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej. We'll be right back.